Dobiegła końca 11. edycja Portretu Dziecięcego, konkursu organizowanego wspólnie przez Filipczak Studio i Tygodnik Powiśla. W niedzielę 20 grudnia sala Puławskiego Kina Sybilla wypełniła się po brzegi małymi modelkami i modelami oraz ich bliskimi. Tłumy nikogo nie dziwiły, bowiem tym razem do walki o tytuły najbardziej fotogenicznych stanęło aż 205 uczestników. Co panią skłoniło, żeby przyjść i wykonać portret Dzidziusiowi? No wydaje mi się, że taka najlepsza pamiątka z takiego okresu maleństwa. Tak. A jak maleństwo się spisywało podczas sesji zdjęciowej? No trochę była marudna, ale się rozkręciła po pewnym czasie. Rozumiem, że za rok państwo przyjdziecie znów? No, mam nadzieję. Jeśli będzie Niunia chciała, to na pewno. Czy państwo po raz pierwszy wzięliście udział w akcji Portret Dziecięcy? Tak, po raz pierwszy wzięliśmy udział. I co państwa skłoniło, żeby przyjść i zrobić zdjęcie maleństwu? Przede wszystkim chcieliśmy mieć ładne zdjęcia. A jak się córeczka spisywała podczas sesji fotograficznej? W porządku, trochę spać jej się chciało, więc no, te minki były takie trochę wymuszone, niektóre może, ale... Fajnie, fajne zdjęcia wyszły. Proszę nam powiedzieć, czy państwo pierwszy raz wzięliście udział w akcji Portret Dziecięcy? Tak, pierwszy raz. I jak się dziecko spisywało podczas sesji fotograficznej? To chłopczyk, dziewczynka? Chłopczyk, ale nie wiem, bo mnie nie było, był z babcią. Z babcią był akurat. Ja z babcią był. Tak, akurat był z babcią. A jak się zdjęcia podobają? Jeszcze nie widziałam. Jeszcze nie? Jeszcze nie, bo wróciłam niedawno. Czyli to będzie miła niespodzianka. Na pewno. Jak najbardziej. I to, że synek będzie na kalendarzu, to chyba też niespodzianka. No bardzo, bardzo pięknie. To nam się podoba. O, państwa pierwszy udział w portrecie dziecięcym? Drugi, tak. I co takiego było w tej poprzedniej, że postanowiliście państwo jeszcze raz przyjść i zrobić zdjęcia? Po prostu dziecko było zainteresowane tym wszystkim, chociaż była malutka, bo to było rok temu. Ale bardzo uczestniczyła we wszystkich zabawach. Tańczyła na scenie jako mały taki szkrab, dopiero początkujący w chodzeniu. I... A jak podczas samej sesji się spisywała? Na początku się pana bała. Potem przełamała wszystkie lody i zaczęła pozować. Czy ty po raz pierwszy wzięłaś udział w akcji Portret Dziecięcy? Nie. A co sprawiło, że postanowiłaś jeszcze raz przyjść i zrobić sobie zdjęcia? Mama nam mówiła. Jak ci się podobało podczas sesji? Byłaś stremowana? Nie za bardzo, bo to był już kolejny raz. No właśnie. Czy myślisz o karierze fotomodelki? Jeszcze nie myślałam. Weronika brała już drugi raz, a jeszcze ze starszym synem byliśmy ze dwa razy, także nie pierwszy raz. A co skłania rodziców, żeby zrobić dzieciom taki fajny portret? Z jakiego powodu? No właśnie są piękne zdjęcia, trzeba powiedzieć, że są bardzo profesjonalne, że mimo, że mamy w domu aparaty cyfrowe, to jednak to nie jest to samo, co zdjęcie studyjne. A czy córeczka lubi pozować do zdjęć, czy podczas sesji trochę marudziła? Wybitnie nie chciała, to było naprawdę, jak zawsze się uśmiecha, tak robiła straszne miny, ale w końcu udało nam się rozśmieszyć i jedno zdjęcie uśmiechnięte jest. Czy za rok przyjdziecie znów na kolejną edycję? No myślę, że tak. Jak się córeczka spisywała podczas sesji? Dobrze. Biegała, trochę łobuzowała, zabierała panu rekwizyty. A czy wiecie państwo, macie podejrzenia, wiecie, że dostała jedną z nagród głównych? Nie, nie wiemy nic. W takim razie warto poczekać do końca. Dobrze, dziękujemy bardzo. Powiedz ładnie dziękuję. Dziękuję. Podczas niedzielnej gali emocje rosły z każdą minutą. Najpierw swoje nagrody rozdał Tygodnik Powiśla. Trafiły one do Lidii Woszczek i Kacperka Wąsika. Upominek otrzymała też najmłodsza modelka tegorocznej edycji, Klara Wintoch, która podczas sesji fotograficznej miała zaledwie miesiąc. Natomiast nagrodę od Filipczak Studio odebrała Antosia Waber. Po bobasach przyszedł czas na dzieci, które ukończyły 2 lata. W tej kategorii wiekowej nagrodzono Alicję Trocką, Julię Budek i Jakuba Suszka. Natomiast wśród starszaków triumfowali Aleksandra Plewka, Nina Meisner, Julia Stanios, Weronika Bachanek, Weronika Wójcik, Paulina Rybińska, Karolina Bielak-Wel-Bielecka, Jan Dybalski, Mikołaj Knap i Mateusz Świderski. Dla nich upominki ufundowała hurtownia Tradis. Swoich zwycięzców wybrała też Galeria Zielona. Jej dyrektor Adam Wicher przekazał ogromne maskotki dla Natalii Oleksiak, Oliwii Zięby i Kacpra Szewczyka. Jednak widzowie najbardziej czekali na ogłoszenie nazwisk dzieci, których portrety uznano za najlepsze w tej edycji. W kategorii bobasów, zdaniem 5-osobowego jury, na miano wyjątkowo fotogenicznych zasłużyli Wiktoria Michałek, Paulinka Stawska i Mateusz Smagieł.
kategorii dzieci do lat 5 triumfowali Otylia Brodzik, Nicole Pawłowska i Antoni Chudek. Natomiast w najstarszej kategorii, powyżej 5 lat, bezapelacyjne zwycięstwo odnieśli Wiktoria Cieślak, Mikołaj Woszczek i Karol Dybalski. Powiedz nam, czy po raz pierwszy brałeś udział w takiej sesji fotograficznej? Nie. Nie pierwszy. Lubisz pozować do zdjęć? Nie. Czyli nie chcesz być modelem w przyszłości? Nie. A podoba Ci się to zdjęcie, które masz w ręku? Oczywiście. Wyglądasz na nim nieźle, prawda? Tak. Super, dziękuję Ci bardzo. Proszę nam powiedzieć, czy spodziewała się Pani takiego sukcesu? Nie, no w żadnym wypadku. Taka konkurencja i tyle dzieci. Aczkolwiek dzisiaj naprawdę wielu laureatów i piękne nagrody. Piękne. A Ala coś powie? Piękne nagrody? A proszę powiedzieć, czy jeszcze w jakiejś edycji zamierzacie wziąć udział, czy to już ostatni raz, jak już te nagrody dostaliście? Nie, bo jesteśmy grupą z Domu Dziecka i już bierzemy chyba od 2 czy 3 lat udział i myślę, że będziemy brali naprawdę udział. Dzieci są zawsze zadowolone, piękne portrety, piękne... A powiedz mi, fajnie jest pozować do zdjęć, podobało Ci się? Tak, podobało mi się. Nie stresowałaś się, nie miałaś tremy? Nie. A jesteś zadowolona z tego, jak wyszłaś na zdjęciu? Tak. Proszę nam powiedzieć, czy to Pani towarzyszyła wnuczkowi podczas sesji zdjęciowej? Tak, oczywiście, z wielką przyjemnością. A jak się Kacperek spisywał podczas robienia zdjęć? Pięknie, był zainteresowany wszystkim, bo tego nie miał w domu na bieżąco, więc meble go też interesowały, należało przestawiać. Czy rozumiem, że za rok znowu możemy Państwa podczas akcji Portret Dziecięcy spotkać? Oczywiście, jak najbardziej i polecamy innym. A czy babcia była przekonana o tym, że wnuczek zasłuży na jakąś nagrodę? Wszystkie dzieci są piękne, wszystkie są kochane, dlatego uważam, że wyróżnienie to coś ponad moje siły. A to wszystko z powodu tych przepięknych oczu Kacperka? Tak, no właśnie, moich nie ma. Także dobrze, że moich nie ma. Powiedz nam, ty chyba się nie spodziewałeś, że nagroda na ciebie czeka. No, nie bardzo się spodziewałem, bo nie wiedziałem w ogóle, czy dostanę. Myślałem, że tak jak w tamtym roku, że po prostu wyjdę na scenę, dostanę tak jak wszyscy prezent, no i zejdę i będzie koniec i poglądam jak inne występy. A tym razem dostałeś nagrodę, jedną z głównych nagrod. Powiedz mi, czy lubisz pozować do zdjęć? No, lubię i pozować i robić zdjęcia. Czyli interesujesz się fotografią? Mhm, tak. Bardzo mi wychodzą różne zdjęcia, dobrze. Tam lubię obserwować w ogóle życie na lądzie i robić zdjęcia. Dla uczestników tegorocznej edycji zagrał i zaśpiewał puławski zespół dziecięcy Małolaty Boga Taty. Impreza nie miałaby tak wspaniałej oprawy, gdyby nie sponsorzy. Kino Sybilla, hurtownia Tradis, sklep Skrzat, firma Kodak Express, Urząd Miasta Puławy i Tygodnik Powiśla. Sponsorem strategicznym 11. edycji Portretu Dziecięcego była Galeria Zielona, która oprócz maskotek zadbała o wydanie wspaniałego kalendarza na 2010 rok ze zdjęciami wszystkich 205 uczestników. Dla zainteresowanych zdobyciem tej bezcennej pamiątki mamy informację. Kalendarze będzie można kupić w Galerii Zielona już 10 stycznia, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast od 12 stycznia w biurze galerii będzie można odebrać dziecięce portrety, które obecnie zdobią jej wnętrza.